Dzień dobry, witam was serdecznie u mnie. Zapraszam was tym razem do sprawy, której wydarzenia rozgrywały się w słonecznej Portugalii. Portugalia to państwo europejskie położone na zachodzie kontynentu. Graniczy z Hiszpanią, tworząc Półwysep Iberyjski. Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Powierzchnia wynosi 92 391 km2, a liczba ludności to prawie 11 milionów mieszkańców. Pewna para Francuzów wiosną 2020 roku wybiera się nad portugalski wodospad Pego do Inferno. Nie zapomną tej wycieczki do końca życia, gdyż zakończyła się ona momentalnie po znalezieniu ludzkiej głowy owiniętej w czarną folię. 26 marca 2020 roku w Sagres, 150 km od Taviry, blisko klifu Fortaleza de Belice, znaleziono męski tors. 8 dni wcześniej, 18 marca 2020 roku, bliscy 21-letniego Diogo Gonzalvesa, mieszkańca miejscowości Albufeira, zgłosili zaginięcie chłopaka. Jest to miasto leżące w rejonie Algarve w dystrykcie Faro. Zamieszkuje ją prawie 41 tysięcy mieszkańców. Jest miejscowością wypoczynkową, w której odbywa się większa część imprez wybrzeża. Diogo był pracownikiem 5-gwiazdkowego hotelu Villa Vita Park na stanowisku technika komputerowego. Wcześniej pracował w McDonald's jako kierownik zmiany. W lipcu 2016 roku matka Diogo zginęła w wypadku samochodowym w Gija w pobliżu Albufeira. Sprawca wypadku nie udzielił kobiecie żadnej pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Chłopak otrzymał odszkodowanie w wysokości 70 tysięcy euro po śmierci matki. Wracając do dnia, gdy została odkryta ludzka głowa przez turystów, znaleziono samochód Diogo, Mercedesa w Sagres. Straż przybrzeżna przeszukiwała plaże i zbiorniki wodne. Minęło kilka godzin ich pracy i odkryto owinięte folią znalezisko. Był to męski tors. Połączono fakty, sądząc, że rozczłonkowane zwłoki mogą należeć do 21-latka z Albufeira. Badania potwierdziły ich podejrzenia, niestety jednak poszukiwania pozostałych części chłopaka nie przyniosły żadnych rezultatów. Śledczy musieli ustalić, kto pozbawił zamordowanego życia i jaki miał motyw. Stwierdzono, iż sprawcą zabójstwa musi być ktoś z otoczenia ofiary. Brano również pod uwagę wyrównanie rachunków. Następnego dnia policjanci udali się do miejsca pracy Diogo w celu przesłuchania personelu i kolegów z pracy w hotelu w Porches. Współpracownicy byli przerażeni informacją o śmierci Diogo. Złożyli obszerne zeznania, dzięki temu odkryto, kto może stać za zamordowaniem Diogo Gonçalvesa. Okazało się, że może nie być to jeden sprawca, lecz dwóch, a raczej dwie sprawczynie. Zostały zatrzymane dwie młode kobiety, 19-letnia Maria Malveira i 23-letnia Mariana Fonseca. Maria pracowała w tym samym hotelu co Diogo, na stanowisku ochroniarza, zaś druga, czyli Mariana, w miejscowym szpitalu, była córką wojskowego z Gwardii Narodowej. Kobiety były parą, zamordowany o tym nie wiedział. Wyraźnie Maria mu się podobała, a ona nigdy nie poinformowała go, że interesują ją kobiety. Kupował jej kwiaty, obdarowywał różnymi prezentami. Wspomniał nawet o otrzymaniu odszkodowania po śmierci matki. To ją pchnęło do ułożenia morderczego planu wzbogacenia się, czyli pozbawienia życia chłopaka wraz ze swoją kochanką. Policja krok po kroku odkryła, co się wtedy wydarzyło. Kobiety nie miały wcześniej kłopotów z prawem, miały czyste kartoteki. Były normalnymi, pracującymi osobami, miały rodziny, przyjaciół. Nie było żadnych powodów, by w morderstwo był zamieszany jeszcze ktoś. Znajomi Mariany wypowiadali się o niej dobrze. Wykonywała swoje obowiązki w pracy profesjonalnie, miała pozytywny kontakt ze współpracownikami. Była odpowiedzialna, miła, sympatyczna. Nie spodziewano się, że może dopuścić się takiego makabrycznego czynu. Została zatrzymana w szpitalu w trakcie swojej pracy. Śledczy zebrali dowody, które mogły pozwolić skazać podejrzane na wyrok do 25 lat pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok, oszustwa komputerowe, kradzież karty bankomatowej i samochodu Diogo. Opinia publiczna była tym odkryciem
zszokowana, twierdząc nawet, że kobiet nie powinno nigdy się wypuścić na wolność. Jednak portugalskie prawo tego nie przewiduje. Co więcej, w najnowszym kodeksie karnym przyjętym w 1982 roku zabójstwem określa się pierwszy rozdział tej ustawy. Nie przewiduje się kary śmierci nawet w przypadku seryjnych morderców, jak i zabójstwie jednej osoby. Najwyższa kara to 25 lat pozbawienia wolności. Tamtejszy kodeks karny rozróżnia dwa rodzaje zabójstw. Pierwszego stopnia, czyli zagrożone karą minimum 8 lat i maksimum 16 lat pozbawienia wolności. I kwalifikowane, zagrożone karą od 12 do 25 lat pozbawienia wolności. Również nie zezwala na ekstradycję przestępców, którym w kraju, gdzie będą sądzeni, grozi jedna z tych dwóch kar. Jeśli nie zdobędzie się wiążącego zapewnienia, że podejrzany uniknie takiego wyroku, wniosek o ekstradycję zostanie odrzucony. 3 kwietnia 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie w sądzie w Portimão. Ujawniono na nim przebieg zbrodni. Maria dowiedziała się, że Diogo dostał odszkodowanie. Skontaktowała się od razu z Marianą, opowiadając jej o tym. Postanowiły, że Maria zacznie uwodzić mężczyznę, wiedząc, że już wcześniej interesował się nią. Zabójstwa miały dokonać 18 marca. Dziewczyna spotkała się z Diogo w jego domu. Mariana czekała na umówiony znak w samochodzie. Wzięły ze sobą tasak do mięsa, który Maria ukradła z supermarketu, worki na śmieci, taśmę klejącą i uchwyty zaciskowe. Maria chciała wykonać dla mężczyzny zmysłowy taniec, lecz chciała, aby siedział nieruchomo na krześle. Przywiązując go do niego, miał mieć cały czas zamknięte oczy. Diogo nie protestował, wypijając wcześniej sok pomarańczowy, który dziewczyna mu podała w celu odurzenia go, nie wiedząc, że znajduje się w nim diazepam. Diazepam to lek uspokajający i nasenny. Środek psychotropowy stosuje się w leczeniu napadów lękowych, bezsenności, ataków paniki. Niesie ze sobą wysokie ryzyko uzależnienia. Można go otrzymać tylko na receptę. Mariana pomogła dostarczyć go ze szpitala. Diogo zorientował się, że coś jest nie tak. Starał się ze wszystkich sił uwolnić z więzu. Bez skutku. Maria zaczęła go dusić, stojąc za nim. Ramieniem otoczyła szyję. 21-latek stracił przytomność. Maria wyszła z domu, a Mariana przestraszyła się tego, co zrobiły. Próbowała go ocucić. Chłopak odzyskał przytomność na jakiś czas. Maria, wracając już do domu, zauważyła, że Diogo nadal żyje. Zaatakowała go, dusząc, aż upadł na ziemię. Kobiety zamierzały dokończyć to, co planowały od początku. Kiedy już nie żył, użyły tasaka do odcięcia dwóch palców, kciuka i wskazującego palca prawej dłoni. Były im potrzebne do odblokowania jego telefonu. Zabrały zwłoki, umieściły w bagażniku samochodu chłopaka i wyruszyły do swojego mieszkania w Lagos. Maria chciała nawet pozbyć się zębów ofiary, gdyż oglądając seriale telewizyjne widziała w nich, że to pomaga w utrudnieniu zidentyfikowania ciała, lecz nie poradziła sobie z tym. Po przyjeździe do swojego domu poszły spać, jakby nic złego się nie stało, jakby w bagażniku nikogo nie było. Następnego dnia Maria i Mariana wyciągnęły ciało Diogo z bagażnika i znalazły odpowiednie miejsce na poćwiartowanie zwłok. Zaczęły od głowy, dłoni, przedramion i stóp. Włożyły je do plastikowych worków i umieściły w bagażniku. 22 marca pojechały do Sagres, porzucając samochód zamordowanego i jego tors. Początkowo chciały, by tors wpadł do wody, ale znalazł się obok klifu Fortaleza de Belice. 24 marca kobiety wykonały przelew na swoje konta, wypłaciły z bankomatów kwoty i dokonały zakupów. Aby nie wyszło, że coś stało się zaginionym, logowały się przez parę dni na jego koncie na Facebooku. Kobiety przyznały się do zabójstwa Diogo Gonçalvesa. Maria powiedziała w sądzie, że zainspirował ją do tej zbrodni serial amerykański Dexter.
w którym akcja serialu skupia się wokół Dextera Morgana, bohatera, który pracuje jako analityk śladów krwi w Miami Metropolis Department, a nocą jest seryjnym mordercą. Mariana twierdziła, że wszystko, co robiła, wynikało z miłości do Marii. Obrońca Marii powiedziała, że kobieta ma problemy z osobowością spowodowane odrzuceniem jej w dzieciństwie przez ojca. Sędzia podjął decyzję, że będą oczekiwać na rozpoczęcie procesu za kratkami. Zostaną umieszczone w zakładzie karnym dla kobiet w Tires. Domagały się, aby przydzielić im wspólną celę. Sąd zgodził się na to. Ich związek nie przetrwał tej próby. Zaczął się psuć, gdy Maria zgodziła się na testy psychologiczne, a Mariana się temu sprzeciwiała. Rozstały się, a Maria poznała kogoś innego w więzieniu i zgłosiła prośbę o przeniesienie do innej celi. 27 kwietnia 2021 roku sąd w Portimao skazał Marię Malveira na 25 lat pozbawienia wolności na 21-letnim Diogo Gonzalvesie. Za to Mariana Fonseca została oczyszczona z zabójstwa, ale nadal skazana jest na 4 lata pozbawienia wolności za współudział. Stwierdzono w tej sprawie, że sąd był w stanie udowodnić, że Maria zabiła Diogo, lecz nie był w stanie udowodnić udziału w zbrodni drugiej oskarżonej, Mariany Fonseki. Maria Malveira zobowiązana jest do wpłacenia dla ojca Diogo Gonzalvesa w wysokości 265 tysięcy euro odszkodowania za morderstwo syna. I tak kończy się historia chłopaka, młodego chłopaka, który zaufał nie tej osobie, której powinien. Dziewczyna wykorzystała jego uczucia do swoich egoistycznych celów. Stracił przez to życie młody mężczyzna. Był potrzebny tylko im do wzbogacenia się. Jednak czy było warto, czy warto było zamordować z zimną krwią młodego człowieka, przed którym było całe życie? Kobiety nie skorzystały z jego pieniędzy, nie zdążyły. Szybko zostały pojmane przez policję, a jedna z nich najlepsze lata swojego życia spędzi za kratkami. Czy warto było? Chciałabym przeprosić za ewentualną błędną wymowę imion, nazwisk czy miejscowości. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej makabrycznej historii z Portugalii. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i wiadomych innych czynności. Życzę miłego dnia czy wieczoru, a może już nocy. Pozdrawiam.